Witam was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Gotika. Wychodzimy teraz z górskiej fortecy po zdobyciu drugiego kamienia ogniskującego. Pozostałe dwa zdobędziemy w dzisiejszym odcinku na pewno, czyli ten w kanionie z goblinami i trolem oraz ten w klasztorze mnichów, bo właśnie to są te dwa, które nam pozostały. Musimy, kurczę, na pewno iść się jakoś przespać, ogarnąć całą noc. Ja do tego chyba użyję teleportu na bagna. Nie mam tyle many, żeby się teleportować na bagno nawet. Nie no, bez jaj. Krucie ziele. Powinniśmy móc się teleportować. Okej, chyba po prostu nie miałem spokojnie. Maksymalnej many, że tak powiem. Dobra, nic nie widać. To nie było. Ludzie zawsze gadają. Idziemy się przespać do Iberiona. Nie chciałbym teraz. Z racji, że on nie żyje, no to jego łóżka są wolne. Jak tak pomyślę, wiecie, ja chyba nigdy tutaj nie wchodziłem. W momencie, w którym Iberion już nie żył. Bo w sumie to nie ma po co. Dobra, możemy się przespać do poranka. Chowamy pochodnie. A, i ono ten. Ona dalej ma odpalony skrypt, że wachluje kogoś. Ach, widzicie, takie jest życie. Nie no, w sumie one nie są niewolnicami. W starym obozie są niewolnice, ale tutaj? Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Mam już dość tej paplaniny. Myślałem, od razu że wiedziałem, skończy, że będę. No dobra. Tutaj coś tu jest ciekawego. Chyba nie. Teleport do mago wody. Ale mnie to nie dotyczy. Co musimy teraz zrobić? Teraz musimy na pewno wypić miksturkę na szybkość. I biegniemy w stronę klasztoru mnichów. Najbliżej byłoby ze starego obozu. Ale akurat do starego obozu nie mamy teleportu. A jak było tak strasznie ciemno, to nie było niestety opcji tam dojść. Ja sobie tam pobiegnę i zaraz się widzimy. Okej, okay, jesteśmy w tym miejscu, tutaj są zębacze, a tutaj są orkowe psy. Zapiszemy sobie, spróbujemy je jakoś wybić. Mała ścinka gry. Kolejny poziom. Dobra, zębacze zabite. Teraz z tymi orkowymi psami może być ciutkę ciężej. Klasztor mnichów znajduje się tutaj przed nami. Zapiszemy, spróbujemy te orkowe psy trochę pozabijać. Okej, okay, mają mało życia. Bo jednak nie tak mało, wtedy po prostu kryty wsiadły pro orkowego psa oraz kły. Broją do walki wręcz. Dobra, pojedynczo one nie są takie groźne. Ale w grupie już tak. Mamy jakieś wilki.
Tu już jest ścieżka, która prowadzi do wieży mgieł. Tam udamy się na pewno później. W tej chwili jeszcze nie. Tam będzie dosyć tajemniczy quest poboczny, który jak byłem dzieciakiem, to totalnie nie miałem pojęcia. Wykonując go byłem lekko obsrany, bo wieża mgieł ma też fajny klimat. W ogóle sama budowla miała mieć większe znaczenie. Ale nie tak właśnie fabularnie, tylko bardziej pod kątem rozbudowania. Na wieży mgieł mieliśmy... Tam w ogóle miał być ktoś, kto będzie uderzał w jakiś dzwon czy coś w tym stylu co jakiś czas. Generalnie to miało być, żeby się ludzie zorientowali w lesie mniej więcej, gdzie są. O, tam już mamy naszego kolegę. Pomóżmy mu. Albo sam sobie pomógł, w końcu to Gorn. Chyba, że nam expa zajebał w taki sposób. Ale cóż, nic innego nie wymyślimy. Cześć, żółtodziobie! Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Do zobaczenia. Przerwałem konwersację, żeby zabić tego zębacza. O tak, to byśmy stracili expa. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Ponoć czczono tutaj bóstwo, które pozwalało mnichom przybierać postać zwierząt. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami, a grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo doświadczonego wojownika. Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną, odkryłem ścieżkę, która nas tam zaprowadzi. No dobra, to idziemy zwiedzić ten mały kanion. Wraz z Gornem. Kto jest... albo nie, zrobimy najpierw tak. Mam do was pytanie, możecie odpowiedzieć w komentarzu. Która misja z kamieniem ogniskującym jest wasza ulubiona? Czekam na wasze odpowiedzi. Moja chyba ta z Gornem właśnie. I klasztorem mników. Generalnie Gorn jest świetną postacią. To też tak mało. Fabułki jest w sumie z Gornem w jedynce. Mogło być trochę więcej. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Chociaż z drugiej strony to w dwójce są trochę lepiej porozwijane te postaci, jak właśnie Lares, Lee, Gorn. Też całkiem okej zabieg. Tutaj jest bardzo istotna rzecz. A mianowicie w tej skrzyni mamy dwie przemiany chrząszcza. Oraz klucz. Klucz jest mniej istotna, tam bodajże do którejś skrzyni jest potrzebny. Ale ta przemiana w chrząszcza to jest rzecz, którą musimy mieć, żeby dostać się stricte do samego klasztoru mnichów.
Tak więc nie omińcie tej skrzynki. Nie idźcie od razu do góry. Zaraz wam... zaraz zresztą użyjemy jej. To też z tą przemianą w książce zajebiście jest to wykorzystane. Ale sam klasztor mnichów chyba też miał być bardziej rozwinięty w początkowych planach gry. Niestety twórcy mieli bardzo dużo do zrobienia i nie dokończyli sprawy. Może jakby dać im trochę czasu. Zresztą Gothic 1 miał mieć mnóstwo takich motywów, które umieścili w dwójce, nie? Typu chociażby to kowalstwo i w ogóle to wszystko już miało się znajdować w jedynce. Dobra, dużo zębaczy. 5. No nie! Kurwa, Gorn. Uff. Jakoś to poszło. Teraz pytanie, czy Gorn tu przyjdzie. Biega tam na dole. Dobra, najwyżej zaraz po niego się przejdę. Tam jest piedestał od kamienia ogniskującego przed nami. Powinien być w tej grze zaimplementowany jakiś system, że jak odejdziemy zbyt daleko, na przykład tak jak w tym momencie, to NPC się teleportuje po prostu. A nie wiem, gdzie on jest aktualnie. Bo muszę po niego zejść. To jest to, że te postacie są tu fizycznie, więc... Dlatego chyba ciężko było im to zrobić. O, Gorn aktualnie biegł w ścianę. Zresztą ta gra ma już 23 lata, więc też nie można oczekiwać. Nie wiadomo czego. Ej. Dobra. Gorn. Weź się ogarnij. Idziemy tak w miarę ostrożnie, żeby on się o nic nie zaciął przypadkiem. Tak będzie najbezpieczniej. Jezu, nie spadnij, chłopie. Ej, gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Z Gornem to się jest giga problem, jeśli chodzi o jedną misję później, bo także mamy jeszcze jedną. No kurwa, bez jaj. Dobra, idę po niego. Popatrzcie, skrypt mu się ładnie odpalił, sam nawet idzie. Super. Tutaj mamy bramę do tego klasztoru mnichów. Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Jak możecie zauważyć, twórcy gry przygotowali tutaj kilka chrząszczy w formie odpowiedzi. Być może są to w ogóle mnisi, którzy zamieszkiwali ten klasztor, ale raczej nie. I tutaj mamy dziurę. Wcześniej znaleźliśmy te przemiany w chrząszcza. One wymagają 5 many, więc możemy bez problemu użyć.
Przemieniamy się w takiego małego gnojaka i przechodzimy sobie tędy. Tam mamy porozębaczy. Jak można było się odczarować? Patia nie, prawy nie, lewy nie. O nie, teraz się zaciąłem, bo kliknąłem kołowrót. A. Gildia chrząszcz, mam siły 1, zręczność 1. Ochrona przed ogniem 100, taka ciekawostka. Okej, okay, enter. Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Dobra, zapisujemy sobie. Kolejny etap mamy za sobą. Porać samemu. I mamy także dużo rzeczy do ogarnięcia. Możemy tam iść na górę, tu w lewo i możemy iść tutaj prosto też. Pójdźmy tutaj może. Jak widzicie, posągi orków. W sumie nie wiem, czemu tutaj są posągi orków. Zastanawiałem się kiedyś nad tym. To mi wygląda na jakiś piedestał. Może leżał tu kiedyś artefakt, którego szukasz. Tak, leżał. Ale już go tu nie ma. Myślałem, że to były harpie, dlatego wyciągnąłem broń odruchowo. Ale okazuje się, że jednak nie. Jeżeli ktoś z was wie, dlaczego tutaj są posągi orków, możecie napisać, bo jestem bardzo ciekawy odpowiedzi. Dobra, tu mamy jaskinię, możemy wejść też do góry i tu mamy jeszcze jedną wieżę. Pójdziemy najpierw do tej wieży. Chyba będzie drabina. Na górze skrzynia? Nie. Nie ma tu żadnej drabiny. To co, może żeby nie iść z Gornem w jakąś taką wyprawę na górę, idziemy do jaskini. Taka wyprawa mogłaby się nie skończyć dobrze. Możesz Gorn nie stać na linii strzału. Jakiś napój uzdrawiający. Chyba będzie cieniostwór, jak mi się wydaje na końcu. Dobrze pamiętam, czy nie? Tak. Git. Dobrze, że Gorn nie podjebał expa. Jak jesteśmy w party, to obojętnie kto zabija, exp się dzieli. I tutaj mamy skrzynki, bodajże klucz jest ten klucz, który zdobyliśmy, otwiera jedną z tych skrzyń. Przemiana w kretoszczura, strzały, bryłki rudy i kamień ze starego klasztoru.
A więc znalazłeś swój magiczny artefakt. Tak, muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów wody. Pójdę kawałek z tobą. I tutaj mamy też kolejne przemiany w ścierwojada oraz w wilka. Możemy zjeść coś na manę. I tak tego nie wykorzystamy. No, halo Gorn. Trzeba na niego uważać, żeby się chłopak nie zawiesił. A tutaj będziemy mieli małą niespodziankę. O jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Musimy go jakoś minąć. Wyciąga ten swój tasak. Nie wiem, jaką troll ma odporność na pociski. Chyba dużą. To jest ty. Ej, nie możemy go zranić w ogóle. Okej. Można go łatwo zaspamować atakami. Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody troll. Więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć się po okolicy. Ale na pewno jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia, przyjacielu. Dobra, my jeszcze pójdziemy tutaj na górę. Być może, no właśnie to jest to, że jeśli chodzi o takie pory jak trolle, łatwo je zaspamować atakami, więc... Nic za bardzo nie zrobił w tym przypadku. Okej, tutaj się nie chwycił. Ale tu już tak. Mamy kolumnę. Ją się powinno bodajże móc przewrócić, ale jak widzicie, jest to dość problematyczne. A nie jestem pewien, czy to można było przeskoczyć za pomocą akrobatyki. No, tak średnio. Tą kolumną chyba też były różne błędy. O, udało się. Ale nie w tą stronę, wiesz? Nie no, bez jaj. Czekajcie. Ej, nie mówcie, że... Że tak powiem, model tej kolumny jest zepsuty. Kurde, wydaje mi się, że można było się tam dostać normalnie. A nie, że ja mogę przewrócić od tej strony tylko? I kolumna jest odwrócona? Wiecie, o co chodzi? Dobra, to walić tą książkę. Książkę, tfu, skrzynkę. Idziemy już na dół w stronę kanionu. Kanion z ostatnim kamieniem ogniskującym, jak możecie zobaczyć na mapie, znajduje się w pobliżu właśnie starej kopalni. Tam w tą stronę mamy starą kopalnię, tutaj mamy stary obóz. Nie, tutaj są ci myśliwi Drax i Radford. A kanion znajduje się tutaj. Po drodze będzie kilka zębaczy,
Tak więc upolujemy je sobie. O, kolejny poziom. Jak możecie się domyśleć, ostatni kamień ogniskujący wiąże się z naszym my najbliższym przyjacielem, którego znamy od początku gry. Czyli pierwsza osoba, którą poznaliśmy w kolonii, Diego. Już tutaj na nas czeka, ale skręcimy się w prawo. Nie mam pojęcia, czy coś tutaj... Nie pamiętam, czy coś tu było w normalnym gotiku. Byli bandyci, nie? Tutaj bodajże był obóz bandytów, chyba Quentina, czy coś takiego. Długi łuk. Pójdźmy do góry, za czym można jakaś skrzyneczka jest, albo coś w tym stylu. Nie, ale jest jeden bandyta. Kurwa, zabił nas. Och, i muszę wczytać. Dobra, idziemy jeszcze raz. Tym razem sobie zapiszę. Bandyci to jest naprawdę. Tak więc tu jest jeden, tam jest do góry drugi. Tym razem się uzdrówmy. Trzeba będzie przesmażyć też mięso. Później. Szybki sejwik. Mam nadzieję, że uda się wejść. Tam przy ognisku jest kolejnych trzech. Możemy sobie wypić tę normalną miksturę. Ze dwie, dojeść trochę mięsa. Zapiszemy sobie, bo teraz będzie ich trochę więcej. Aj, prawie. Czyli wystrzelanie ich tak po prostu to nie jest do końca dobry pomysł. Chociaż prawie wszystkich się udało. Robimy tak. Zobaczymy. Rozruba. Mamy chyba lepsze staty. Samobójstwo. Zapamiętaj moje słowa. Tam jest Quentin. Przywódca tych bandytów. Z tego co pamiętam, to w Mrocznych Tajemnicach to jest bardziej rozwinięte. Dużo już tu tych bandytów. Zobaczymy. Zabójstwo przy świadkach. Oni chyba chcieli coś tutaj zrobić z tym Quentinem, ale koniec końców chyba nie mieli na to czasu. Na ten wątek. Dobra. Wszyscy zabici.
Spoko jest też to, że łuk od razu dobija. Nie trzeba ręcznie wbijać im miecza w pierś. Wiesz, Quentin, przywódca tych bandytów, zobaczymy jakie on ma rzeczy, ale widzę, że nic wyjątkowego. Pewnie w tej jaskini będą jakieś itemki. Ale każdy z nich ma tak po 3 miksturki życia, więc to jest spoko. Bo ten ma akurat jedną. Przyda nam się to. Bo nie trzeba będzie jeść grzybów, mięsa i tego typu rzeczy. Aha, nic tu nie ma? Nie ma żadnej skrzyni? Przecież to obóz bandytów. No okej. Okay. Tak więc obozik czyszczony. Trochę expa wleciało. Warto to zrobić jak najbardziej. Tym bardziej, że oni nie są do niczego potrzebni. To co? To możemy sobie teraz na wypić miksturkę, żeby się uzdrowić. Ewentualnie tutaj z góry jeszcze można by do nich postrzelać, tam z lewej. I idziemy na spotkanie z Diego. Hej! Myślałem, że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Słyszałem, że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Widzę, że jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O! To całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczysz. Tutaj mamy gobliny. Goblin wojownik. On jest lepszy od czarnego goblina. Wygląda podobnie. Lepsza broń, lepsze statystyki, więcej doświadczenia, więcej HP, nie? I mają te maczugi, też lepsza broń. Możemy pozbierać, będzie to handel. Uzdrówmy się. Właśnie o to chodziło. Mamy tam trolla. Na szczęście, właśnie przy tym szkielecie teraz znaleźliśmy zwój, który pomoże nam w zabiciu tego trolla. Halo Diego? Wiecie co? Diego się zaciął. Zmniejszenie potwora. Tak. Nie wiem, czy on się odetnie w taki sposób, dlatego podejdziemy, zobaczymy. Nie. Żeby Diego się odciął, musimy jeszcze raz rozegrać tą sekwencję, ja sobie wczytam. Okej, okay, możemy iść dalej. Za gom... Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt. Albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę na siebie jego uwagę. Jest myk taki, że właśnie mamy to zaklęcie.
Możemy sobie uciec. Bo tutaj trzeba się pozbyć tych goblinów najpierw. Mamy czar zmniejszenie potwora. Super. Musi się zaznaczyć troll. Używamy zmniejszenia potwora. W tym momencie troll robi się malutki. Możemy go dosłownie zabić jednym ciosem. To było niesamowite. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Oczywiście skóra trolla. Nie wiem, czy coś tu jest. Tutaj są jakieś beczki. A, to jest kołowrót. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. Ten kołowrót jest właśnie potrzebny do otwarcia bramy. No, to teraz powinno działać. Super, Diego naprawił. Oj, pojawiły się gobliny. To jest taki myk, że tam jest brama w tej jaskini. I ten kołowrót był potrzebny, bo on odpowiada za otwarcie. No tu mamy piedestał na górze. Idź po kamień. Zaczekam na ciebie tutaj. Jeśli się nie mylę, tutaj będą dwie lub trzy harpie. O, nawet cztery. Mamy kamień ogniskujący ostatni, jedyny w sumie, który jest na swoim miejscu, czyli na tym piedestale. Takim sposobem zdobyliśmy już wszystkie kamienie ogniskujące. Będziemy mogli pójść do Saturasa. Oddać je. Widzę, że znalazłeś kamień! Świetnie! Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczymy. Trzymaj się. Mamy tu już temat ogarnięty, tak więc teraz... Teleport do magów wody. Aha, nie mam many. Dobra, to trzeba zeżreć jakieś ziółko. Słuchaj, Saturas, mamy już wszystkie kamienie ogniskujące, o które nas prosiłeś. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Znalazłem kamień ogniskujący w kanionie troli. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć trzy pozostałe kamienie. Ruszaj w drogę. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę, weź następny. Znalazłem kamień ogniskujący w górskiej fortecy. Po 3500. To już drugi kamień, który nam przynosisz. Jesteśmy już znacznie bliżej naszego celu. Nie ustawaj w wysiłkach. Potrzebujemy jeszcze dwóch kamieni ogniskujących. Znalazłem kamień ogniskujący w ruinach starego klasztoru. Spotkałem tam Gorna, tego najemnika. Pomógł mi w poszukiwaniach. Niesamowite. Mamy już cztery kamienie ogniskujące.
Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Wspaniale. Mamy już wszystkie 5 kamieni. Dwa levele. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli odwdzięczyć. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Pójdź teraz do Jordiana. On da ci chociaż skromną namiastkę nagrody za twoje wysiłki. Porozmawiaj również z Kronosem, strażnikiem Rudy. Od niego dostaniesz kolejny wyraz naszej wdzięczności. Czy możecie teraz przystąpić do detonacji kopca Rudy? Mamy już wszystkie artefakty niezbędne do wprowadzenia naszego planu w życie. Ale barierę utworzyło 12 magów. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii, by zapanować nad tak ogromną ilością energii, nie mówiąc już o jej odpowiednim ukierunkowaniu. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności. Wszyscy jesteśmy twoimi dłużnikami. Ale w interesie wszystkich mieszkańców kolonii muszę cię poprosić o jeszcze jedną przysługę. Jeszcze jedną przysługę? Tak. Musisz iść do starego obozu i przekonać do naszej sprawy kilku magów ognia. Magów ognia? Myślisz, że zechcą przyłączyć się do was i zrezygnować ze swego wygodnego życia? Przecież upadek bariery pozbawi ich uprzywilejowanej pozycji. Właśnie dlatego to ty musisz podjąć się tego zadania. Znasz ludzi ze wszystkich obozów w całej kolonii. Przypomnij magom ognia stare czasy, kiedy wspólnie studiowaliśmy sztuki magiczne. No dobrze. Spróbuję jakoś przekonać magów ognia, ale nic nie obiecuję. Obawiam się, że to zadanie jest z góry skazane na niepowodzenie. Musisz chociaż spróbować. Jeśli ci się nie powiedzie, jest już tylko jeden. Tylko jeden. Jeden co? Nieważne. Musi ci się udać. Weź tę magiczną runę jako znak naszego zaufania. Pokażesz ją Koristo, arcymistrzowi magów ognia. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty, nie przechodząc przez posterunki straży. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół o szczerości naszych intencji. Obyś wrócił cały i zdrowy. Rozdział 4, Xardas. Właśnie tylko jeden czarodziej. Dobra, myślę, że w tym momencie sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mamy już wszystkie kamienie ogniskujące, kolejny rozdział, więc nowe rzeczy do roboty. Tym się zajmiemy już następnie. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Możecie skomentować, wcześniej zadałem pytanie. Chętnie usłyszę wasze odpowiedzi. Jeżeli się podobało, zostawcie subka. I trzymajcie się. Na razie, cześć.